Siemaneczko, witam was tutaj, Bublantowski z nowym glitchem GTA 5. Pokażę wam dzisiaj glitcha na transferowanie strojów z faceta na babę, z babę na faceta. Pokażę wam tutaj na przykładzie, jak zdobyć wszystkie kolory joggersów: białe, niebieskie, różowe, zielone, pomarańczowe, czarne, naprawdę wszystkie joggersy. Pokażę wam, jak zdobyć tutaj tą metodą. Oczywiście możecie tą samą metodą zdobyć również strój w kratę, strój kolosa, naprawdę całą masę różnych innych modowanych strojów. Wystarczy, że założycie odpowiednie komponenty na przeciwnej postaci. Pamiętajcie, że jedna postać musi być facetem, druga musi być babą. Zaczynamy glitcha od tego. Ja sobie tutaj tak ustawiłem, że zaczynam od babki. Na pierwszej postaci mam babkę, na drugiej postaci mam faceta i dzięki temu będę mógł zrobić te kolorowe joggersy. Jeżeli macie odwrotnie, faceta pierwszego, a drugą babkę, no to niestety nie będziecie mogli zrobić sobie kolorowych joggersów, ale będziecie mogli zrobić całą masę różnych innych strojów, tak jak mówiłem, strój w kratę z kamizelką śmieciarza, strój kolosa, no naprawdę cała masa różnych strojów z różnymi maskami, puszki, czapka z puszkami piwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także jak widzicie, najpierw tutaj, żeby wszystko zrobić, trzeba sobie przygotować, chociaż to nie jest konieczne, ale ja to zrobiłem. Zapisujemy sobie kilka strojów na babce, następnie klikamy zmień postać. Niestety, ale jeżeli macie drugą postać wyekspioną i macie kupione apartamenty, nie polecam wam robić tego glitcha, bo trzeba będzie wykasować drugą postać. Jak widzicie, specjalnie robię to na świeżo stworzonym koncie, gdzie mam tam zaledwie kilka milionów. Dobra, przeszliśmy na facecia i teraz na facecie trzeba zrobić tak, jak wam tutaj pokażę. Jeżeli chcecie mieć oczywiście te kolorowe joggersy, jeżeli chcecie kolorowe joggersy, musicie sobie wejść w shorty i pozapisywać stroje z tymi shortami. Bardzo ważna sprawa, żeby zapisać sobie stroje razem z tymi krótkimi shortami, zaczynając od tych tutaj, tak jak widać właśnie na załączonym obrazku. Nie zapomnijcie wykupić i założyć najpierw tych shortów, bo inaczej nie da rady ich zapisać. Także wybieramy po kolei wszystkie te shorty, każde shorty będą dawały wam inny kolor później tych joggersów. Bardzo fajny glitch, bo podobno nie działa już glitch z zapisywaniem ze strojów z misji. To tutaj macie nowego glitcha na wszystkie kolory joggersów, na, jak mówiłem, prędzej na białe joggersy, które są bardzo rzadkie, na niebieskie joggersy, które również są bardzo, bardzo rzadkie. Także zapisujemy sobie wszystkie tutaj te stroje razem z tymi shortami, wszystkie te walentynkowe, krótkie shorty po prostu trzeba pozakładać i zapisać sobie w osobnych miejscach stroje w swoich zapisanych strojach. Glitch jest bardzo prosty, robię go specjalnie na wasze życzenie, bo prosiliście mnie bardzo licznie o tego glitcha, także nie ma problemu. Pamiętajcie, na buszka zawsze można liczyć, więc zapraszam was już teraz do klikania lajków, subskrypcji i tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe zajebiste glitche, które pokazałem wam dzisiaj. Najpierw glitch solo z kopiowaniem samochodów, teraz mamy glitch na transferowanie strojów z baby na faceta, także jest tego coraz więcej, następnym odcinku pokażę wam, jak wstawić BMX-a do garażu, żebyście mogli robić sobie tego glitcha, bo wielu z was pisze, że po prostu nie ma BMX-a w garażu. Nie ma problemu, w kolejnym odcinku zobaczycie, jak wstawić sobie BMX-a do garażu. Jak widzicie, tych shortów jest kilka, przez pierwsze chyba dwie pary shortów nie dają kolorów, ale ja po prostu zapisuję je wszystkie, żeby nic nie pominąć i żeby po prostu się to udało. Glitch jest bardzo prosty, chociaż chwilę on wam zajmie i jeszcze raz przypominam, trzeba będzie usunąć drugą postać. Jeżeli macie wyekspioną drugą postać, kupione biura, kupione apartamenty, samochodów całą masę, nie róbcie tego glitcha, bo potracicie wszystkie te rzeczy na drugiej postaci. Tu jak zapiszecie sobie te stroje na facecie, warto odszukać nową sesję, a następnie wchodzimy w kreatora, no i będziemy tworzyli wyścig z punktu do punktu. Wyścig na okrążenia, może być jedno okrążenie, ważne, żeby wyścig był tylko na dwóch graczy. Jak już stworzycie ten wyścig lądowy, powtarzam, na dwa okrążenia, na jedno okrążenie, to nie ma znaczenia, trzeba przejechać do końca. Potwierdzamy tutaj ten komunikat, a następnie bardzo szybko dajemy start, wchodzimy w online i wybierz
postać, wchodzimy do wybierania postaci. Bardzo szybko tutaj te kroki już robimy po tym, jak przetestujemy tutaj cały ten wyścig. Jak jesteśmy tutaj już w wyborze postaci, po prostu musimy wykasować naszą drugą postać, czyli postać, która jest po prawej stronie. Nie pomylcie się i nie wykasujcie postaci z lewej strony, bo wykasujecie swoją główną postać, no a tam na pewno macie już wyekspione, nie będziecie w stanie tego odzyskać z powrotem. Trochę się tak ociągałem z tym glitchem, żeby go pokazać, no bo niestety tutaj trzeba wykasować drugą postać, no niewiele osób będzie chciało skorzystać właśnie z tego glitcha, no bo trzeba wykasować tą drugą postać, no i przez to byście stracili wszystko. No ale ja specjalnie dla was tutaj zrobiłem ten odcinek, skoro mnie o to prosiliście, proszę bardzo, wykasowaliśmy postać, teraz już szybko naciskać trzeba B, żeby wrócić na fabułę, już teraz. Na PS4 i na PC-cie musicie sobie tam sprawdzić, co trzeba klikać i jak już wchodzi wasza postać, musicie klikać, żeby wejść na fabułę. Jak tylko odrodzicie się na fabułę, bardzo szybko, jak najszybciej musicie przejść na online, czyli start online i przejść do gry online. Jak odrodzicie się już z powrotem na online, proszę bardzo, glitch jest już zakończony. Teraz wystarczy tylko wejść w style i sprawdzić, czy macie przeniesione stroje. No jak mówiłem, pierwsze 1-2 stroje się nie przeniosły, no bo tamte po prostu spodenki nie tworzyły żadnych joggersów, ale jak widać, proszę bardzo, mamy pierwsze czarne joggersy, następnie mamy białe joggersy, następnie mamy szare joggersy, później mamy kolejne bardzo rzadkie niebieskie joggersy. Myślę, że wielu z was będzie chciało zrobić tego glitcha ze względu na te niebieskie i białe joggersy. Mamy również szare, czerwone, różowe, wszystkie kolory joggersów, które są dostępne w grze. Glitch jest bardzo fajny, bardzo prosty, polecam wam, róbcie tego glitcha, ale jeżeli nie macie wyekspionej drugiej postaci, niestety trzeba wykasować drugą postać i nie będziecie w stanie odzyskać już tych wykasowanych postaci, ani tego, co na tej postaci się znajduje. Kasując swoją drugą postać, kasujecie cały progres, kasujecie całą kasę, która była w kieszeni. Wszystkie apartamenty, wszystkie samochody, wszystkie stroje i wszystkie inne rzeczy, które mieliście wyekspione na tej drugiej postaci. Dobra, jak widać, sprawa jest tutaj banalnie prosta, wszystkie te stroje się przeniosły, teraz przechodzimy jeszcze tylko do sklepu, żeby pokazać wam, że na te joggersy normalnie możecie sobie założyć coś na górę bez problemu. Możecie również zmienić sobie tutaj buty, też nie ma to żadnego problemu. Także jeżeli wam się podoba ten nowy glitch na transferowanie strojów z postaci jednej na postać drugą, z faceta na babę, czy to z baby na faceta, to naprawdę nie ma znaczenia. Zapraszam was już teraz do klikania lajków, subskrypcji i tych wszystkich dobrych rzeczy. Dobra, to byłoby na tyle, wy jeszcze tutaj zostańcie, popatrzcie sobie, jakie te joggersy się poprzenosiły, co tutaj jeszcze można robić, a ja zapraszam was już na filmiki, które już wkrótce. Bublantowski, was ziom, elo!